człowiekiem instytucją, panem Maciejem Lewińskim. Tematem spotkania będzie pytanie, czy Polska jest krajem wolnym. Będziemy starać się odpowiedzieć na pytanie, rozwiać wszelkie wątpliwości, jakie nam się nasuną. Ale zanim przejdziemy do meritum, nastąpi ceremonia wręczenia panu Maciejowi honorowego członkostwa Stowarzyszenia Koliber. Proszę o dokonanie tego aktu szefa warszawskiego oddziału Kolibra, Bartosza Marcinkiewicza. Tak, proszę. Właśnie w imieniu stowarzyszenia chciałbym, dziękując panu za konsekwentną obronę normalności i nawiązywanie do najlepszych tradycji chicielizmu, wręczyć honor za członkostwa stowarzyszenia. Starców, którzy życie już mają za sobą, sterani są walkami z rozmaitymi reżimami, że jednak wy młodzi potraficie czasami nas docenić. Ja to traktuję jako wyróżnienie dla mojego pokolenia, któremu się udało przetrwać PRL i próbuję wam przekazać, co to było i przez was przed powtórką. Więc bardzo jestem naprawdę szczerze wzruszony. Oddajemy głos czasem naszemu szanownemu gościowi, później będziemy mogli zadawać pytania. Temat jest, czy Polska jest krajem wolnym, czy my jesteśmy ludźmi wolnymi. I to jest, odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka łatwa, dlatego że musimy najpierw sobie powiedzieć, co to jest wolność. Jak wiadomo, są dwa rodzaje wolności. Wolność od i wolność do. Znaczy swoboda robienia tego, co się chce robić, albo wolność od rozmaitych uciążliwości, przykrości, obowiązków i tak dalej. Wolność od może nam zapewnić dobra władza, która nas uwolni od myślenia o swojej własnej karierze, o tym, o życiu, o pieniądzach, nawet o utrzymaniu się, o tych wszystkich takich codziennych sprawach. I taką władzę to my bez przerwy sobie wybieramy. Staramy się sobie wybrać taką władzę, która nas uwolni od trosk o życie doczesne i przeprowadzi nas, jak ja to mówię, za rękę na drugą stronę życia bezpiecznie, tak żeby nas nikt nie przejechał. Niestety za tego rodzaju opiekuńczość trzeba płacić, a płaci się po prostu wolnością do robienia tego, co człowiek chciał robić, i ograniczeniami po prostu w naszym życiu. To ograniczenia to chyba wszyscy wiecie, jakie są. Nie będę się na tym długo rozwodził, ale może to do tego dojdę za chwilę. Druga sprawa to jest oczywiście wolność Polski, suwerenność Polski jako organizmu państwowego, jako wspólnoty naszej. I tutaj też sprawa nie jest taka prosta, ponieważ w momencie, kiedy zawieramy traktaty, takie jak traktat lizboński, sami dobrowolnie część naszej swobody, naszej suwerenności, naszej wolności zbiorowej oddajemy w ręce międzynarodowych instytucji. I wszystko zależy od tego, co uzyskujemy w zamian, po pierwsze, a po drugie, na ile to nasze ograniczenie wolności tam się kalkuluje po prostu zwyczajnie. Każda międzynarodowa
się zobowiązujemy się dobrowolnie do nierobienia różnych rzeczy jako państwo. Tylko nigdy nie wiadomo, jaki to będzie miało skutek. Ja się zajmuję akurat ostatnio, wynikło to po prostu z pewnego przypadku, poszedłem zwyczajnie do, o czym napisałem, poszedłem zwyczajnie do sklepu kupić zapalniczkę. No i dostałem zapalniczkę, jestem palaczem, podał mi sprzedawca zapalniczkę, więc ja chciałem sprawdzić, czy ona funkcjonuje, nacisnąłem, nic nie funkcjonuje. Okazało się, że zapalniczka jest już według najnowszych dyrektyw Unii Europejskiej wyprodukowana. Znaczy ma bezpiecznik, tak jak pistolet. Ma chronić dzieci przed poparzeniem i pożarem. Bezpiecznik jest obliczony na kogoś o rozmiarach i sile Pudzianowskiego, znaczy ja sobie mało palcy wykonałem. Nie udało mi się tej zapalniczki uruchomić, więc sprzedawca, który mnie zna, wie, że nie pójdę i nie doniosę, że on sprzedaje spod lady zapalniczki nie odpowiadające normom europejskim. Sprzedał mi chyba, ja wiem, 20 sztuk na zapas, bo nie wiadomo, że ja nic nie zacząłem się zajmować zupełnie inną stroną od tej normalnej, o której my na co dzień dyskutujemy, naszego członkostwa w Unii. My dyskutujemy o tym, że Unia pozbawi nas tożsamości narodowej, pozbawi nas pamięci narodowej, czy nas po prostu w ogóle zbajszaktuje jako naród, co ja nie bardzo wierzę, bo skoro przez kilkaset lat istnienia Zjednoczonego Królestwa Brytyjskiego nie udało się w znacznie lepszych warunkach ku temu sklejszaktować Szkotów, Walijczyków i Anglików i zrobić z nich takiej jednej amorficznej masy i za chwilę będziemy pewnie świadkami, jak się zacznie to Zjednoczone Królestwo rozpadać. Notabene przeczytałem, że w związku z próbą zniesienia przez premiera Browna tak zwanego settlement, tak, to znaczy ustawy, która zabrania przekazywania korony angielskiej katolikom, pierwszym kandydatem na następstwo po Elżbiecie II będzie książę Bawarii, bo on jest jakoś tam pochodzi od Karola I. W każdym razie ma większe prawa niż synowie, niż wnukowie Elżbiety II. Ale to tak tylko na razie. Otóż ja się zacząłem zajmować się tym, co dotyczy nas wszystkich po prostu, tymi drobnymi uciążliwościami związanymi z ustawodawstwem europejskim, które muszę powiedzieć, że swoją głupotą, tak jak to zacząłem śledzić, szalenie przewyższa wszystko, co osiągnęliśmy w PRL-u, a osiągnięcia mieliśmy niemałe. To wynika, to szaleństwo ustawodawstwa europejskiego wynika po pierwsze, że armia urzędników Komisji Europejskiej musi jakoś uzasadnić swoje istnienie. Musi pracować, musi ciągle wydawać nowe akty prawne. W ciągu 40 lat istnienia Unii Europejskiej wydano 75 tysięcy dyrektyw, zajmujących, już nie pamiętam, ile stron maszynopisu